Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry. O, jakie zakupy? A nie, nie wiem, czy u nich było widać, chyba nie. Nie było, a to z tamtej strony. Jedziemy zalać paliwo. Tak. Idziemy zobaczyć. Czekaj. No. Idziemy zobaczyć, czy jest to tanie paliwo, no. Czy u nas jest, czy go nie ma. Czy żeganie jest, bo nawet nie wiemy. A my mamy tylko jeden Orlen, co nie? Dwa. Dwa? A gdzie jest tam jeszcze? Jest drugi. A, na pewno? Tak, na pewno. Coś miałaś mówić o pomidorach? No, słuchajcie, miałam robić zielone pomidory, ale okazuje się, że tak, u nas na działce ja może miałam ze 3-4 zielone pomidory, a resztę wszystko zaczęło, no ten, zaraza ta ziemniaczana, co nie? Miał plamki, no to przecież takich z plamkami nie będę... I pogniły całkiem. No nie będę po prostu wsadzać, bo one po prostu z zarazą ziemniaczaną nie będę wsadzać pomidorów do słoików. No. I nie wiem, zobaczymy. Byłam już raz na tym, na bazarze, ale u nas nie ma zielonych pomidorów. Byłam u sąsiada też na działce, bo myślałam, że może ma jeden czy drugi. Popytałam się, ale mówi, że nie, że po prostu... U nich to samo. Tak, zaraza nagle weszła i praktycznie w 2-3 dni to wszystkie pomidory ten, no szlak trafił. No. I teraz właśnie nie wiem, no jeszcze zobaczę w poniedziałek, słuchajcie, może... Nie wiem, czy do Żarcie nie przyjadę na we wtorek, czy nie wiem. We wtorek oni, chyba, no. We wtorek. We wtorki chyba i czwartek. Tak, na bazar zobaczyć, bo tam jest większy ten ptark. Może ktoś tam będzie sprzedawał zielone pomidory, bo no u nas nie ma, tak, po tak, prostu a, nie bo ma. Oni to wjeżdżają. Milicja! Więc to nie jest to, że ja nie chcę zrobić, tylko po prostu no nie mam zielonych pomidorów. No. Bo ja z chęcią bym zrobiła. Ja tam za sałatką z zielonych pomidorów nie przypadam, ale ty lubisz to, chociaż tobie no. Bym zrobiła z 5-6 ale słoiczków. Nie masz czego. No zobacz. U nas w ogóle to bardzo rzadko są zielone pomidory, co nie, żeby kupić. Nie ma. No także no. Zobaczymy. Biedronka w remoncie. Tak, od razu zobaczymy jak Biedronka. Co tam się dzieje, nie? No. Wyremontowana Biedronka. To jeszcze. Chociaż nie, ona niby niedługo ma być otwarta, co nie? Mi się zdawało, że do końca miesiąca chyba. To już tak szybko by minęło? Nie wiem, ten czas tak szybko leci, że... I tak ciepło, nie ma grzybów. Nie ma? Nie ma. Piszecie, że nie ma. Gdzieś tam koło Mielca jedynie dużo. O prawdziwkach amerykańskich nikt nie pisze, że są. Nie. Nie dotarło jeszcze do naszych widzów. Ale różnica, złotówka między jednym a drugim. Tak? No, remontuję. O, to nie, to do końca... No, to jeszcze... Patrz, jak dobudowali. Aha. Gdzie ja mam teraz? Ja mam tu. Tu. Za tam. Tym, no. Za tamtym. No, za tym, za Fordem. Dlatego, że ja mam po tej stronie ten do tankowania. No, po lewej. Także. Zatankujemy, bo tam motor postawił. Dobra, ja idę. A jest w ogóle? Tankować. Jest. Jest, żeganie jest. Trzeba kupić jeszcze. No, jeszcze mojego zatankujemy jutro. W żeganiu nie ma w ogóle kolejek. Tak. No, wcisnąłem ile się dało. 30 litrów weszło. Masz szczupkiem. No i dobrze. I słuchajcie, jeszcze tak, jeszcze twojego zatankujemy. Mhm. I jeżeli da radę, to jak to się nazywa? To weźmiemy jeszcze w karicę. Za 30, żeby Beata miała czym innym. Bo to nie wiadomo, jakie ceny będą za miesiąc. Tu tędy pojedziemy? Czy tu koło Biedronki? Koło Biedronki, tam koło McDonalda. Koło McDonalda. No niedługo będzie, niby w grudniu mamy jeść pierwsze hot dogi. Hamburgery. Hamburgery? A nie hot dogi. Ja powiem wam, że my tak właśnie jemy często, że... No, to macie widok na budowę. No, idzie. Zasuwają jak, nie? No. A co oni to w ogóle robią? I co, powiększają? Tak jakby, no, dobudowują sianę. Tak? Tak, tu dobudowali, patrz, kawałek. Aha. No, niedużo, że
ze 3 metry będzie dłuższa, ale to na całej powierzchni to jest... Tak, to się tylko zawsze tak mówi. Tak się mówi, nie? Tu 3 metry, tam 3 metry i mamy 6 metrów. Tak. No patrz, już ściany stawiają. No, zobacz. O kurdaki. Oni to się spieszą. Oni to budują, nie? Ale to pamiętasz, jak Kaufland budowali, to też to było samo, bardzo... No. Tak, to też było bardzo szybko. Kaufland wielki, te słupy, to wszystko. Tak, to, no. Parking przecież jest pod Kauflandem. No, to też budowali. A... Aha, bardzo szybko. Kasa, on to musi się zwrócić. Tak, tutaj nie ma. Nie ma opitalania, nie? Majcie nie wiedziała, co się dzieje. Gdzie my w ogóle pojechali? Myślała, że jedziemy na to tankowanie, no. My zawsze tankujemy na MZK, nie? Ale, tak, no... na MZK, no ale teraz jest droższe. No, na tym zatankowaniu chyba ze 4 dychy żeśmy zaoszczędzili. No to jeszcze ten, zatankujemy jeszcze jutro, w niedzielę po przyjedziemy. Czy mojego? Tak, twojego. No, no i też ludzi nie będzie. Nie? No i weźmiemy do tego. Bo jak na tą godzinę, to ludzi praktycznie wcale. Do karnistra. No, czy pojedź może obwodnicą, zobaczymy na MZK po ile jest. Czy nie? Możemy. Bo tu było złotówkę droższe na tym obok, nie? Obok, no. A no, ale... I słuchajcie, teraz to jest ten gościu, który ma obok CPN. To on bidny ani jednego on samochodu. A wszystkie opłaty musi zrobić. Zrozumcie teraz jego. Przecież dzierżawa to wszystko. On pracowników przecież. No, a hurtownia jest na pewno jedna, bo tylko Orlen u nas ma hurtownię. A w hurtowni jest ponad 6 zł. W hurcie. Tak. Jak on bidny ma się jak utrzymać? Jak on bidny ma się teraz utrzymać? On musi ludzi opłacić prąd. Tak. Placowe, no te dlatego, dystrybutory. No właśnie mówię, no to przecież on to wszystko musi opłacić. Przecież ile same ZUS dla pracowników. No. Pensje. Przecież to ma całą dobę, to 3 zmiany. No. Ludzi, ale... Nie komentujemy więcej. Ale to jest... Mi tego człowieka po prostu szkoda, wiecie, bo... Ale on tych CPN-ów ma kilka, no. Bo jeszcze, wiecie co, gdy ktoś ma CPN gdzieś dalej od tego CPN-u Orlen, tak? No to tam może ktoś podjedzie i zatankuje. Ale tutaj, gdzie jest naprzeciwko? Mm. Ja jestem ciekaw, po ile jest na Shellu. Ale u nas nie ma. Nie ma na Shellu. No i ale piękna pogoda, no jest wymarzona na grzybki. Ciepło, nie jest gorąco. 20 stopni. 21 stopni. Tu u nas pokazuje się... A, 17. Ale przy tym, na jak to się nazywa, za oknem było u nas 20 albo 20, 21. No. I jest godzina, słuchajcie, prawie 18. No. A pogoda wyśmienita. I pusty żagań, nie? Ludzi nie... O, hurtownia, patrz, nie wzięliśmy. A nie, już zamknięta, co ja gadam. No. Żarówki nam się popaliły, trzeba kupić. A tak zasuwa. Także, a zaraz zobaczymy na MZK właśnie, ile no, bo tam kosztuje. Zawsze było najtańsze, nie? Tak, bo tam zawsze żeśmy... Najtańsze było w żaganiu i tam zawsze żeśmy tankowali. To ciekawy jestem, gdzie nasze autobusy podmiejskie tankują. Czy u siebie? Ale chyba tak, bo oni nie mogą gdzie indziej. Chyba tak, bo oni mają tam i mi się daje, że oni nawet nie płacą, bo oni mają swoją stację paliw i on chyba tylko wpisuje, wiesz, no, ile zalał. To tutaj jest chyba nawet, wiesz, to bezgotówkowe całkowicie. Mhm. Co na strefie? Nic, ludzie w pracy. No widzę, tu w Bartek i w sobotę pracują. Rzeki poopadały, się zrobiło płciutko. Majunia tu nam śpiewa. Gdzie? Majunia jest cicho. No ale tak się popiskiwała, jak żeśmy jechali. No bo ona myślała, że jedziemy na działkę. No. Ale beci zalałem, wcisnąłem. No i widzicie, tak to jest z tymi pomidorami. No. Tu wszystko wycięli, robią drogę. Normalnie u nas jest tak ładnie, jeszcze zielono, jest koniec września, początek października, jakby normalnie lato jeszcze było. Parę lat tak nie było, nie? Tak, tak jak teraz.
koniec września to już prawie połowę liści popadało, a teraz jest... Zielono? Zielono. Najgorsze, że ten winogron kwitnie, nie? No, ale ja już będę go... Nie, to już się będziemy ciąć, nie? Tak. W ogóle to trzeba jechać na działkę oberwać znowu. Winogron i nastawić... I znowuż nastawić z aronią. Z aronią teraz. Winogron z aronią. No. Wino i niech będzie i niech pracuje później. Mamy takie te baniaczki, takie 5-litrowe szklane. I się później... Się powlewa. Tak, powlewa się wino do tych 5-litrowych i niech stoi. Później tylko osad będzie się od czasu do czasu. No, to się przecedzi i to tam... Jaki tam osad będzie? Będzie troszkę, bo to wiadomo, nie? Ale odpukać, to nam zawsze wino wychodziło takie aż przezroczyste. No. Dzisiaj obiadek zjedli, ziemniaczki, no, ze schabowym, z grzybkami. Tak, i jeszcze ja miałam trochę bigosu zamrożonego. Lecia sobie bigosu pojadła do tego. Prawdziwy polski obiad z bigosem, tak, z kapustą. No. Ile jest? 5,99. Ale benzyna była 6,01. 6,01. 2 grosze droższe. Ale ropa była w tej samej cenie. Patrz. Można? Ale to oni już chyba tak po kosztach jadą, że... No jadą na pewno. Ale mają bardzo dobre paliwo. I chyba tutaj nawet można przyjechać. No. I zatankować. A tutaj następny CPN. A to jest czekaj, jaki? Czekaj. O, ropa 6,89. Benzyna 6,56. Czyli drożej. Drożej, tu jest drożej. 90 groszy droższa ropa. No. Jezu, ale wiecie co, aż się boję po wyborach, jak to skoczy paliwo. Ja jestem pewna, że na pewno skoczy, bo nawet jeżeli... No nie może być tańsze jak w hurcie. Tak, ale to nawet, Artek, słuchaj, ci co teraz jadą po kosztach, to... Będą chcieli sobie odbić, tak. No. Więc ona tak skoczy, że ja uważam, że kto może, nie chce zrobić zapasy. No. Chociaż na ten, wiecie co, chociaż na ten miesiąc, dwa po wyborach, może żeby... się unormuje. Tak, później, żeby to no, się unormowało. Dlatego my sobie na pewno zrobimy zapas. Dobrze, że my tak do pracy nie jeździmy, tak jak ludzie jeżdżą do pracy. No i teraz jak ktoś dojeżdża 50-100 km, no, to jest dopiero. Co, bała się, że ci wjedzie? No, bałam się, że mi wjedzie. Także cóż, na dzisiaj kończymy wycieczkę. Tak, dzisiaj krótka wycieczka. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. A może piszcie, jeżeli wiecie, jak tam u was. Ale co jest u was? No jak to? Czy są kolejki, czy jest paliwo na Orlenie? W dużych miastach na pewno są kolejki. Tak. U nas małe miasteczko to nie ma. A, i ogłaszam koniec konkursu. Tak. A w ogóle co to było? W poniedzieli będzie ten, będziemy losować. Koniec konkursu odnośnie naszej rocznicy z ślubu, tak, która to była. Także trzymajcie się. A rocznica była oczywiście 32. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, pa, pa.